Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam serdecznie w naszej niezwykłej szkole angielskiego. Hiya, welcome again to our special English lessons of religious terms. Jak pewnie wiecie, przed nami stoi Robert i jak widzicie, nic się nie starzeje, z lekcji na lekcję staje się młodszy. Dzisiaj pomoże nam zgłębić kolejną partię słownictwa religijnego w języku angielskim. Pamiętam, kiedyś szedłem do kościoła, byłem w sutannie i przewodniczka próbowała tłumaczyć grupie anglojęzycznej, co w tym kościele jest, i miała wielkie problemy ze słownictwem. Trochę jej podpowiedziałem i stwierdziłem, że jednak warto uczyć się angielskiego, który pomoże nam odnaleźć się w świecie wiary i religii. A zatem zaczynamy odcinek trzeci. Are you ready, Robert? Ready to go. Ready. Jeżeli wierzymy jako katolicy, to wierzymy w Pana Boga, który jest Trójcą. Jak wymawiamy słowo Bóg w języku angielskim? How do you pronounce this word? God. Ale I have heard that some British people pronounce it differently. Mm-hmm. Ale wiemy, że Anglicy inaczej wymawiają słowo Pan Bóg. How do they pronounce it? The British pronounce it almost more like the German, God. So in America it's God or even God. Czyli tutaj jest bardziej z A, a Brytyjczycy mówią bardziej z O, ale odnosi się do tej samej osoby. Ale nie dziwcie się i nie krytykujcie, jeśli ta wymowa jest inna. Trzeba zaakceptować też inny sposób wymowy. Have you been to Scotland? Yes, I have. Czy byłeś w Szkocji? Could you understand all the Scottish people? Sometimes I couldn't understand, but they couldn't understand me all the time either. Czyli nie mógł zrozumieć Szkotów, którzy mówili po angielsku, ale oni mogli zrozumieć jego. Także wymowa niektórych słów może być inna, co nie znaczy, że jest zła. So, wierzymy w Trójcę Świętą, w Ojca, Syna i Ducha Świętego. How do you pronounce the three names of the Holy Trinity? The three names of the Trinity are the Father, the Son and the Holy Spirit. One more time, please. Sure. The Father, the Son and the Holy Spirit. Dlatego jak robimy znak Krzyża Świętego, to mówimy in the name of the... In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Amen is easy to understand. Słowo amen rozumieją wszyscy, nawet Amerykanie i Polacy. Trójcę Świętą nazywamy, what about this? The Holy Trinity. Tutaj powinien być ten adjektyw the Holy Trinity. Kolejne określenie, które odnosi się do Pana Boga, wymawiamy. You would say the triune God. One more time. The triune God. It's a tough one. Ale to oznacza Pana Boga w Trójcy osób. Wiemy, że drugą osobą Trójcy Świętej jest Jezus Chrystus in English. Jesus Christ. Jesus Christ. To jest, myślę, łatwe do tłumaczenia. Słowo Jezus, które w tym jest zbawienie, także podobnie jak w naszym języku brzmi w języku angielskim. I Pana Jezusa określamy chociażby w liturgii, w nauce Kościoła jako, czy w Piśmie Świętym jako... He is Savior. Savior, czyli Zbawiciel. So one more time. Savior. You can practice it. And what about salvation? Salvation, yes. Czyli Zbawiciel, a salvation to zbawienie. Another word, this one. Lord. Czyli Pan. Jezus jest Panem. I to nie tylko Panem Kowalskim, bo dobrze o tym wiemy, że nie o to chodzi, ale jest Panem Panów, jest Bogiem i Jemu poddajemy nasze życie, Jego słodkiemu panowaniu. And Father, one more. Sometimes I also say in English, the Lord God. Czyli the Lord God, tak mówią, czyli Pan Bóg, jak po polsku byśmy powiedzieli. What about this word in blue? Redeemer. Redeemer, czyli odkupiciel, tak jak redemption? Redemption. Sometimes some people in English will say redeemer, but redeemer or redeemer.
odkupił nas, odkupił, bo byliśmy w niewoli złego ducha, zapłacił swoją najdroższą krwią, oddał za nas życie. Taka jest miłość naszego Boga. I tutaj dwa takie poważne słowa. Theology. And the next one? Theologian. Are you? That's me, yes. Theologian. Czyli on jest teologiem. If you are a theologian. If you study or teach theology, then you are a theologian. Jeżeli wykładasz albo uczysz się teologii, to jesteś teologiem. Także wy możecie stać się teologami, a jeżeli słuchacie programów z naszego kanału, to na pewno wasza wiedza o Panu Bogu rośnie. I każdy z nas staje się teologiem. Ktoś powiedział, jeśli się modlisz, to już jesteś teologiem. Bo już znasz Pana Boga. Jakiego Pana Boga znamy? Jaki On jest? So we believe in God. What is God like? What is God like? Jaki jest nasz Pan Bóg, którego wierzymy? These are the attributes of God, huh? To są przymioty Pana Boga, cechy. Każdy z nas ma jakieś przymioty. Ktoś jest piękny, przystojny, albo chudy, albo za gruby. Mamy różne przymioty. Ktoś jest mądry, cierpliwy, inteligentny. So, jakie są the attributes, correct? Yes. Jakie są przymioty Pana Boga? Holy. To znaczy święty. Na mszy świętej my nieraz mówimy holy, holy, holy. I to nieustannie śpiewają aniołowie. Święty, święty, święty. The next one? Eternal. To znaczy wieczny. Był, jest i będzie. Od początku. Jest poza czasem. One more time. Eternal. The next one. Loving. No myślę, że to słowo rozumieją wszyscy. Pan Bóg jest kochający. Kochający. I to jest miłość niesamowita. Ta miłość nigdy nie ustaje. Jest ponadczasowa. On nie przestanie nas nigdy kochać. Chociaż nie wiadomo, co byśmy zrobili. Loving God. What about this one? Merciful. Czyli miłosierny. Proszę zauważyć, że słowo full oznacza pełnię, czyli merciful. A what about merciless? Merciless, the opposite, yes. Czyli to jest przeciwieństwo. You have less mercy. Czyli mamy braki w miłosierdziu. God is merciful or merciless? God is merciful. God is, what about you? Sometimes both. Czyli mamy być merciful, a nie merciless. Ale zauważcie, że ta końcówka w każdym słowie, które się składa właśnie, gdzie jest full albo less, pomaga nam zrozumieć jego znaczenie. What about this one? Just. Just. What about justice? Justice, yeah. Czyli sprawiedliwość. Sprawiedliwość, a just, Pan Bóg jest sprawiedliwy, bo za dobro wynagradza, a za zło karze. And the next one is a little bit longer, yes? Mm-hmm. Omnipotent. It means, in other words? All-powerful, has all power. All-power, all-power, czyli wszechmogący. Nie ma dla niego rzeczy niemożliwych. Wszechmogący Bóg. I tą wszechmoc odkrywamy chociażby w stworzeniu świata. The next one? Patient. Patient, czyli cierpliwy, cierpliwy. Każdy musi być patient. Mama dla dziecka jest patient, ale dziecko dla mamy, kiedy się starzeje, nie słyszy, jest niedołężna. We need patience in our daily life, yes? Sure do, every day. Yeah. You are patient with me when I try to teach English with my pronunciation. You are patient with my Polish father, which is almost non-existent, so. Yes. Is it important to be patient when you learn a foreign language? Yeah, the most important. Czyli cierpliwość, jak się uczycie obcego języka, nie poddajcie się. Robert ma rację. Następne słowo odnoszące się do Pana Boga. Wise. Wise. Can we say also clever? No. Clever, not the same as wise. Clever sometimes means sneaky or
Or, but clever refers more to men, yes? Yes, clever would be some men are clever. In Britain, clever means intelligent. Ah. It's a different word. In America, it's a kind of bad word. Clever means you're sneaky, but in Britain, you're intelligent. Czyli zauważcie, zapytałem go o słowo clever i ono ma pozytywne znaczenie w brytyjskim angielskim, gdzie oznacza kogoś bardzo inteligentnego, ale w amerykańskim angielskim niekoniecznie. Ale do Pana Boga odnosimy nie słowo clever, tylko słowo wise. And another word is wisdom, yes? Wisdom, yes. Yeah, so this is the virtue, right, of being wise and understanding the deep things of God. Czyli everyone wants to be wise and have wisdom in our head. Każdy chce być mądry i mieć mądrość w głowie. And the next one is very interesting. Omniscient. One more time. Omniscient. And one more time, please. Omniscient. Omniscient. It means all knowing. So. And that, Father, maybe you said this in Polish, but omni is all. So omnipotent, all powerful, omniscient, all knowing. Bardzo ciekawa wskazówka, czyli to odnosi się do wszechwiedzy, a tutaj do wszechmocy, ale wszystko wiedzący. Czyli Pan Bóg wie wszystko. Jesteśmy pod Jego troskliwym spojrzeniem i On wie, co jest dla nas najlepsze. I te wszystkie przymioty Pana Boga są zawarte w takiej znanej pewnie modlitwie koronka do miłosierdzia Bożego. How do you say this prayer? The chaplet of the divine mercy. Dlatego, że wtedy mówimy Holy God, czyli Święty Boże, have mercy on us, czyli mówimy o miej miłosierdzie dla nas. Potem mówimy o tym, że Pan Bóg jest sprawiedliwy, bo mówimy in atonement for our sins, so this is the justice of God. And also eternal Father, czyli eternity, odnosimy to do wieczności. Are you tired? Not yet. Doing good. Nie, jest jeszcze, Amerykanie się szybko nie męczą. Dlatego przechodzimy do niebieskiej części. Let's go to the blue part of our board. It refers to the Blessed Mother. Przechodzimy do tej części, która mówi o Matce Bożej. So, how do you call the Blessed Mother in English? Can you explain to us these words? Jak nazywacie Matkę Bożą po angielsku? Wyjaśnij nam te słowa. Yes, there's Mary, her biblical name, of course. To jest imię biblijne, Maryi, Mary. And then Mother of God. Czyli Matka Boga. Matka Boga, tak jak po polsku. Matka Boża mówimy po polsku. And often Catholics in America will call her the Blessed Mother. The Blessed Mother. Tak jak nazywają ją katolicy w Stanach Zjednoczonych, czyli no, Święta Matka. Matka Święta, tak moglibyśmy to przetłumaczyć, błogosławiona Matka. Then, Our Lady, the Blessed Mother and Our Lady are affectionate terms. Także nasza Pani to jest takie coś, co wyraża nasze uczucia. Our Lady to nie jest jakaś, not only the Queen, but Our Lady, Our Mother. Bardzo takie osobiste odniesienie. Jak modlimy się do Matki Bożej, to często korzystamy z takiej modlitwy. How do you call this prayer? The rosary. One more time. The rosary. The rosary. A how do you call that part? The rosary beads. Rosary beads, czyli paciorki różańca. And one part of the rosary you call? It's called a decade of the rosary. A decade of the rosary. One more time. A decade of the rosary. Czyli dziesiątka różańca. Warto na różańcu się modlić. What about this prayer? What time do we say this prayer? At noontime, the prayer, the Angelus. Anioł Pański odmawiamy at noontime, czyli o 12. Ale teraz jest później, dlatego dzisiaj nie będziemy odmawiać. A what about that prayer? What's that? That's called the Litany of Loreto. Czyli litania loretańska. Znana dobrze w maju, idziemy na nabożeństwa majowe i ona, litanię nazywamy, one more time. The Litany of Loreto. A wiemy, że pochodzenie ma loretańskie.
I teraz Matkę Bożą też w jakiś sposób chcemy przedstawiać. Czynimy to na różne sposoby. A więc można mieć... Yes, the image or an image. Czyli obraz Matki Bożej czy świętych, albo... The statue, a statue. Czyli figurę, albo... The icon. Czyli ikonę. I w Polsce mamy na przykład taką ikonę w Częstochowie. So in Częstochowa you can find... The icon of the Black Madonna. Czyli ikonę Matki Bożej. Kiedy udajemy się na Jasną Górę, to zazwyczaj nazywamy to pielgrzymką. So how do you pronounce this word? Pilgrimage. One more time. Pilgrimage. What do you call a pilgrimage when you go on foot? So, oh, it's the same in English. It would be a pilgrimage, the same thing. Yeah. In Poland a lot of people do walking pilgrimages. Mm-hmm. Że pielgrzymka taka piesza nosi nazwę walking, czyli pielgrzymka na nogach. To wiadomo, że chodzimy na nogach, ale piesza pielgrzymka na Jasną Górę. In America, Father, the country is so big, most people go on flying pilgrimages. Czyli ponieważ Stany są bardzo duże, to większość tam lata na pielgrzymki, bo jakby szli, to by nie starczyło czasu ani sił. What about this word? Indulgence. One more time? Indulgence. And this one? Can be pronounced two ways, plenary or plenary. Plenary indulgence. Czyli odpust albo odpust zupełny. What does it mean to indulge yourself? Well, this is, yes, different in English. That means to eat or drink too much. But it's different. Indulgence here is pardon, right? Pardon for sin. Tutaj to oznacza odpust zupełny, związany z pokutą za grzechy. Natomiast można też sobie tak pobłażać, to indulge yourself, na przykład ktoś podejmuje post, a potem je czekoladę po czekoladzie albo pije za dużo. Więc don't indulge yourself, but receive the plenary indulgence. Or, of course, partial indulgence. Albo odpust częściowy, który nazywamy partial. Partial. Partial indulgence. And finally, the last part of our lesson. Ostatecznie przechodzimy do ostatniej części naszej lekcji i zwróćcie uwagę na słowa, które dotyczą osób duchownych. Who I am? You are a priest. Czyli jestem księdzem. A priest. Po włosku padre. Padre for Hispanic, yes. Po polsku ksiądz, po angielsku a priest. Do you have any other words for a priest? Yes, well, for Protestant and Catholic ministers of religion, you would say clergyman. Inne słowo to clergyman, czyli trudno to przetłumaczyć, ale człowiek związany z klerem, no klerykalny człowiek, i to jest używane także w innych wyznaniach protestanckich. What about this one? Bishop. A bishop, czyli biskup. Biskup na B, tak jak po polsku. And that one? Deacon. To oznacza diakona. I wiemy, że są też diakoni świeccy, nie tylko ci, którzy przygotowują się do kapłaństwa w seminarium. And what about that one? This one here? Yes. A seminarian. Czyli seminarzysta, po polsku kleryk, który studiuje, aby zostać kapłanem. And that one is the most important. The Pope. In English, Father, they also call the Pope the Holy Father. Pope, czyli papież, albo the Holy Father, Ojciec Święty, tak jak po polsku. Also you say the Pontiff? Pontiff? Maybe in official documents, but not normally. Czyli takie słowo Pontiff, ale w bardzo, bardzo oficjalnych dokumentach. I jeszcze... Przejdziemy teraz do kobiet, które chodzą w habitach, jak je nazywamy? Nun. Nun, czyli siostra zakonna, or? Sister. Sister, or a religious sister. Yeah? Yes. Mm-hmm. What about this one? A brother, or religious brother. Religious brother, czyli brat zakonny. What about this word in green? A monk. A monk. Who is a monk? Monk to jest mnich. Who is a monk? A monk is a member of a religious order. Czyli jest to członek jakiegoś zakonu. And
So are you going to become a monk? No, thank you. I'm a married man. Can't do that. Nie chcę zostać zakonnikiem, bo jest zaślubiony. But please come to for the next lesson. Thank you, Father. Will do. Powiedziałem, żeby, skoro jest zaślubiony, to ale żeby przyszedł na następną lekcję. Your wife will allow you to do it. She will permit this, yes. Pozwoli na to. Dobrze, so can you finish with a prayer? Maybe glory be. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. The Almighty God bless you, the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Do zobaczenia na czwartej lekcji. Zachęcamy Was też do lektury naszego czasopisma The Angels, Messengers from a Loving God. Tam znajdziecie wiele tych słówek i przesłania, które przekazujemy Wam w czasie tych lekcji. Zostańcie z Bogiem. Któż jak Bóg?